Cześć, tutaj Fendzi. Dzisiaj widzimy się znowu w kolejnym materiale. A, za dużo pieprzenia. Cześć, cześć, cześć. Albo siema, mogę? Siema! Hej! Tym razem mamy materiał. Po prostu wykonamy tą fryzurę i ją zrobimy. Cześć, tutaj Fendzi. Dziś znowu widzimy się w kolejnym darmowym materiale. A co będzie dzisiaj? Fryzura ze zdjęcia. Właśnie taka. Niełatwo jest generalnie zrobić fryzurę ze zdjęcia. Gdy przychodzi do nas właśnie klientka i ma, nie dość, że ma na przykład właśnie konkretny plan, jaki chce, żebyśmy jej wykonali, to musimy wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Pierwszy, to jest najważniejsze, czy w ogóle jej wizja do niej będzie pasować, to jest najważniejsza kwestia, a dwa, jeżeli będzie pasować i my się z tym zgadzamy, to w ogóle jak to właśnie wykonać? I generalnie to są generalnie dwie najważniejsze rzeczy. Dobrze trzeba się zastanowić właśnie, czy to jest ok, czy to nie będzie ok. W tym przypadku, którym mam tutaj, zobaczmy właśnie na fryzurę ze zdjęcia, którą chce właśnie moja modelka, moja klientka. I w tym momencie osobiście uważam, że kapitalnie będzie pasować jej ta fryzura. Zwłaszcza, że ona też lubi objętość, lubi tworzyć tę objętość i generalnie będzie to do niej mega pasować. Gdy chciałbym po prostu wykonać tę fryzurę, to muszę ją bardzo szczegółowo przeanalizować. I tutaj generalnie musimy się zastanowić, jak ta fryzura właśnie została zbudowana, jak to w ogóle, jak stworzyć sekcję, żeby po prostu móc potem łatwo sobie też pracować. Więc zacznijmy ogólnie od właśnie całej formy bryły. Widzimy po prostu, że mamy tutaj dużo lekkości, dużo objętości, a zarazem też właśnie zaznaczone linie. To, co od razu na pierwszy rzut oka rzuca się, to właśnie ta objętość, rzuca się grzywka oraz ewentualnie jakieś linie. Przeważnie, gdy się na to patrzy, to tak naprawdę właśnie widzi się tą grzywkę i tą objętość, ale nie do końca zwraca się uwagę na to, jaka jest długość. Więc my zwróćmy sobie generalnie uwagę, jej głowa jest przechylona na bok, na jej prawy bok, przez to prawa strona wydaje się być dłuższa od lewej, gdzie tak nie jest, bo gdyby miała głowę prosto, to będzie to symetrycznie. Widać, że ta głowa też jest minimalnie przechylona do tyłu, przez to też automatycznie ta strona widać, że całkowicie wydaje się być krótszą. Mamy zaznaczoną tutaj długość, zarazem też widać, że gdzieś te włosy tutaj zaczynają uciekać, czyli są wycieniowane. To widać generalnie odrobinę w tej części, ale bardziej to widać tutaj. Tak, tu mamy długość, a tu generalnie widać, że zostały te włosy po prostu wycieniowane. Tak? Jest ta lekkość. Linia do końca nie jest całkowicie otwarta, nie jest całkowicie to wycieniowane, to jest bardziej wystopniowane. Widać, że objętość jest tutaj, która się zamyka, ale zarazem jest ta lekkość tutaj. Więc to nam generalnie mówi o tym, że te włosy mają zaznaczoną długość i są też wycieniowane. Mamy też grzywkę, która widać, że idzie praktycznie od wierzchołka. Bardzo dużo tych włosów jest wybranych tutaj na grzywkę. Jest to, można powiedzieć, grzywka, która zarazem jest lekka i uciekająca. Aczkolwiek widać też to, że ta grzywka nie jest całkowicie lekka. Musimy sobie zwrócić uwagę na te elementy, które są tutaj. Na czole jest jakby jedna warstwa włosów, jedna separacja z grzywki jest ostrzyżona na prosto. Tak? I jest też dosyć dłuższa, bo widać, że ona jest taka odrośnięta. Więc widać, że ona jest zasłania jakby oczy, ale przez to, że jest taka rzadsza i jest dosyć cienka, nie przeszkadza, a dodaje takiego właśnie takiej delikatności, co jest świetne. I widać automatycznie, że tutaj uciekają nam włosy, zaczynają nam uciekać na boki, łącząc się po prostu z resztą części włosów. Więc tutaj myślę, że właśnie będzie trzeba zastosować grzywkę, która będzie lekka, a zarazem uciekająca. Prosta, lekka, a zarazem uciekająca. Aczkolwiek nie będziemy jej całkowicie otwierać. Nie będzie to zupełnie otwarta grzywka. Nie będziemy jej strzyć 90 do płaszczyzny wierzchołka. Tylko będziemy ją strzyć 90 do płaszczyzny między wierzchołkiem a punktem czołowym. Tak, żeby po prostu była lekka, ale zarazem odrobinę też ciężka jak tutaj. To jest coś pomiędzy.
Mamy też ten element właśnie prostej tej grzywki, czyli wybierzemy sobie też na pewno dosyć cienką separację około centymetra z sekcji grzywki i zastosujemy po prostu sobie prostą linię. Będę chciał właśnie dokładnie wykonać wszystko na tyle skrupulatnie, żeby przybliżyć się jak najbardziej do ideału. Wiemy o tym, że i tak nie uda nam się 1:1 tego ostrzyć, żeby było identycznie, ale generalnie przy takiej analizie jesteśmy w stanie po prostu zrobić tak, żebyśmy mogli jak najbliżej dojść do tego, żeby to po prostu wykonać. Nie widzimy tutaj generalnie, jak jest zrobiony tył, więc można się tylko domyślać, można sobie stworzyć formę tyłu, jaki tylko zapragniemy. Wiem o tym, że moja klientka bardzo lubi objętość, bo tutaj jakby to dopytałem, więc ona lubi tą objętość, lubi tą lekkość i objętość tych włosów. Tutaj natomiast też widać w tej fryzurze, że ta objętość i lekkość jest. Więc mam generalnie fajny pomysł na zrobienie tyłu, który będzie świetnie kompatybilny z tym przodem, z całą tą grzywką, a będzie bardzo ciekawą formą, formą jakby też w strzyżeniu, jak będziemy to po prostu tworzyć. Więc to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Podział na sekcje tutaj generalnie będę chciał zrobić w taki sposób, żeby mi było łatwo i przejrzyście mi się pracowało. Gdy zrobię sobie całą taką analizę, jestem gotowy do tego, żeby po prostu świadomie przejść do strzyżenia, tak żeby wykonać właśnie to, co chce klientka, to, że ja wyrażam na to zgodę, bo też uważam, że będzie w jej świetnie, więc po prostu zróbmy to. Lećmy z tematem. Zanim zaczniemy strzyc, bardzo ważne jest to, żebyśmy zrobili sobie prawidłowy podział na sekcje, tak abyśmy mogli w łatwy sposób poruszać się po głowie, żebyśmy mogli wykonać w łatwy i taki schematyczny sposób tą fryzurę. Także ja przygotowałem tutaj podział na sekcje. Spójrzcie, mamy generalnie 1, 2, 3, 4, 5 sekcji. Może zacznę tłumaczyć od tego, że mamy tutaj generalnie wybraną sekcję podkowy, która jest odrobinę przesunięta ukośnie do tyłu. W sensie ona jest odrobinę obniżona w dół. Nie idzie tak jak prawidłowa sekcja podkowy, tylko celowo jest minimalnie obniżona w dół. To wyjdzie już generalnie przy dalszej części już strzyżenia, dlaczego podjąłem taką decyzję. Także tu widać, że ona właśnie minimalnie nam schodzi. Tu mamy generalnie potylicę. Punkt potylicy, więc ona jest no znacznie bardzo blisko jakby tego punktu potylicy. Prawidłowo powinna iść wyżej między punktem wierzchołka a punktem potylicy, mniej więcej właśnie w tym miejscu, ale ona jest dosyć nisko osadzona. Mamy tutaj sekcję lewego oraz prawego boku, która też jest oddzielona separacją tutaj linią, jest oddzielona ukośną do przodu. Dlatego, że tutaj mamy tą strefę właśnie zero, gdzie tych włosów nie ma i też muszę mieć kontrolę nad tym, żeby przy strzyżeniu to też zobaczycie, że żeby one na mnie spadły. Tak samo adekwatnie to samo z drugiej strony oraz sekcja grzywki i ostatnia sekcja, no to już mamy sekcję włosów z tyłu. Ona już nie jest generalnie podpięta, ją po prostu mamy gotową do strzyżenia. Także będziemy sobie w tym momencie pracować z głową prosto, tak jak nam klientka siedzi, tak abyśmy mieli nad tym większą kontrolę i zaczniemy od budowania tej objętości. Zależy nam na tym, na zdjęciu generalnie nie widać tego, że mamy tylko zdjęcie z przodu, nie widzimy jak wygląda tył, widzimy jaka jest ta długość, więc generalnie potrzebujemy tutaj zbudować po prostu sobie objętość z tyłu. Ja podjąłem taką decyzję, że to będzie bardzo fajnie komponować się z tym przodem, więc inwencja z tyłu już należy do mnie. Moja klientka bardzo lubi mieć objętość, więc tą objętość po prostu ja jej tutaj zbuduję za pomocą strzyżenia. Ona też już później w domu sobie będzie za pomocą modelowania, bo to robi, będzie sobie jeszcze bardziej ją powiększać i uzyskiwać. Ale skupmy się póki co na strzyżeniu. Także zacznijmy od właśnie tyłu. Wybiorę sobie, żeby mi było czyściej pracować, około 4-centymetrowe pasmo włosów. Ok. I wybiorę je sobie, dobrze wyczeszę, wąską stroną grzebienia, tak żeby dobrze naciągnąć sobie włosy.
wytrzeszę je sobie pod kątem 90 stopni do płaszczyzny korony, tak? Tutaj mam płaszczyznę korony, do tej płaszczyzny wybiorę sobie właśnie 90 stopni po to, żeby móc właśnie uzyskać wycieniowanie tych włosów w tej części, a zarazem, żeby mi została długość, którą później właśnie sobie wyrównam. Ale w pierwszej chwili od razu chcę po prostu zacząć sobie budować objętość. Zawsze lepiej minimalnie zrobić dłuższą wersję na początek, bo zawsze można to dociąć, tak żeby po prostu móc ewentualnie mieć możliwość jeszcze docięcia. Także ja na początek zastosuję właśnie taką długość i pointem pozbędę się tej części włosów. To jest wygodne, bo tu po prostu mogę zabrać sobie wszystkie te włosy. Jest to bardzo przyjemne cięcie. Ok, i zobaczmy po prostu, co się nam tutaj stanie. Ok, no już widać generalnie, jak mamy i zachowaną, można powiedzieć, długość, którą i tak finalnie ja będę ścinał mniej więcej do tej długości, co spowoduje nam, że jeszcze bardziej nam się zacznie zaokrąglać. Widać tutaj, gdzie te włosy już są po prostu wycieniowane, ale też widzę od razu, że one jeszcze są dla mnie za długie. Chciałbym, żeby były odrobinę jeszcze krótsze, tak żeby ta objętość mogła się tworzyć odrobinę wyżej, bo gdy zastosujemy dłuższe właśnie cięcie, to ta objętość się będzie robić niżej. Gdy my chcemy zbudować tą objętość właśnie bardziej w tej części, to musimy popracować, żeby te włosy tutaj były odrobinę krótsze. Także nie dużo, ale minimalnie jeszcze sobie dotnę te włosy, czyli znowu wyczesuję je 90 do płaszczyzny korony i około pół centymetra mogę sobie pozwolić na to, żeby jeszcze je podciąć. Też później będzie jeszcze personalizacja na sucho, także tam też będzie jeszcze miejsce na to, że te odrobinę tych włosów się skróci. Ok. Tak, i dokładnie jest to, co teraz chciałem. Tak właśnie mam uzyskane. Przesuniemy się teraz właśnie dalej w stronę prawą. Wyczeszę sobie wszystkie włosy. I tutaj co się dzieje? Głowa się nam zaokrągla, tak? Nasz przedziałek, który tutaj idzie, on też się zaokrągla. Musimy wiedzieć o tym, że tu mamy tą strefę zero, gdzie tych włosów nie ma. Więc generalnie ja będę sobie stał naprzeciwko, nie tak jak teraz, tutaj bym stał do płaszczyzny potylicy i jestem naprzeciwko tej płaszczyzny potylicy, tak jak strzygłem przed chwilą pasmo pamięci, tylko przesunę się w prawo, czyli zaokrąglę się i ustawię się w tej płaszczyźnie, którą mam tutaj. Jest to płaszczyzna, którą sam sobie tworzę i względem niej będę strzygł. Nie idę za przedziałkiem, żeby zaokrąglić, tylko będę strzygł w linii prostej, tak żeby wydłużyć włosy właśnie w tej części tej strefy zero. Także od razu widać, że pasmo pamięci tutaj mam, jest widoczne z poprzedniej sekcji i do niego będę docinał, ale w linii właśnie prostej. Kąt 90 stopni, tak samo jak poprzednio. Ok. Przy tym cięciu właśnie w tym momencie to chodzi do wydłużenia właśnie... O, widzicie, no takie rzeczy też trzeba uważać. Chwyciłem sobie pasmo z sekcji boku. Dobra, i teraz generalnie tak, musicie widzieć to, że przy tym strzyżeniu właśnie wydłuży nam się ta prawa strona, czyli właśnie fajnie nam wypełni tą lukę tego pasma, nie pasma, przepraszam, tylko tej dziury tutaj zero. O, generalnie widać, że one w tym kierunku idą i są po prostu dłuższe. To nawet widać też, gdy je chwycę. Tak? Fizycznie te włosy po lewej stronie są krótsze, te są po prostu dłuższe. Pasmo nam się fajnie zaczyna wydłużać w kierunku twarzy. Ale już widać tutaj tą fajną lekkość, ale będzie się tu tworzyć objętość. Przechodzę na drugą stronę, robię odbicie lustrzane tego, co robiłem po prawej.
I dokładnie robię to samo. Tutaj dobrze wyczesać wąską stroną grzebienia, ponieważ ja tutaj chcę dobrze mieć naciągnięte te włosy. I uzyskałem dokładnie ten sam efekt. Mogę sobie sprawdzić siebie. Przy sprawdzaniu bardzo ważne jest to, że gdy weźmiemy sobie dane pasmo włosów, to ono musi być wzięte dokładnie w tym samym miejscu, gdzie po drugiej stronie. Dlaczego? No bo ponieważ tutaj na przykład trochę się przesunął właśnie w stronę środka, to ta długość już będzie inna. Tutaj jest bardzo ważne, żeby to wziąć w tej samej części i albo sobie po prostu w pierwszej kolejności przeciągnąć je w taki sposób i sprawdzić z dwóch stron, czy mamy tą samą długość. Ewentualnie można je dociągnąć do środka, czyli do przedziałka centralnego i sprawdzić, czy długość jest ta sama. No i u mnie właśnie widać, że długość jest ta sama, więc mogę sobie to zostawić i w tym momencie sobie tą sekcję właśnie pierwszą wysuszę. Spójrzcie, po samym wysuszeniu, jak tworzy się nam po prostu objętość, tak? Jeszcze włosy nie są spersonalizowane, a już widać generalnie tą objętość, która się tutaj tworzy. Po wysuszeniu teraz zrobimy sobie linię, którą tutaj mamy mieć finalną już na samym dole. Objętość bardzo fajnie nam się stworzyła. W tym momencie pochylę sobie głowę klientki, tak żeby było mi wygodniej. I zaznaczę sobie po prostu linię, którą tutaj chcemy. Można byłoby to zrobić też na tempo, można też pointem. To zależy już od formy, jaką się chce. Ja sobie zrobię lekką formę pointem, całkowicie z wolnej ręki. Tutaj decyduję o tym kształcie, jaki chcę. Mogę mieć bardziej zaokrąglony, mogę mieć prosty. Kwestia indywidualna już tutaj. Jak chcemy, żeby wbudować tą fryzurę. Ja w tym momencie zrobię sobie na razie formę całkowicie taką prostą, ale pointem. Głowę pochyliłem właśnie dlatego, żeby włosy spod spodu też wyszły mi na wierzch. Ok, wyprostuj głowę. No, widzę, że trochę jeszcze mam tą formę za długą. Chciałbym, żeby one tak minimalnie właśnie dotykały ramion. Muszę wziąć też poprawkę, że mam pelerynkę, ale minimalnie, żeby mi dotykały ramion, nie aż tak jak w tym momencie. Trochę pochyl jeszcze głowę. Czyli mogę jeszcze odrobinę skrócić. Dobra, i w tym momencie, gdy sobie wyprostuję, zaokrąglę sobie ten element, który mam w tym miejscu. Czyli te boki w strefie właśnie, można powiedzieć, w strefie zero. Wszystko robię tutaj z wolnej ręki, tak żeby po prostu widzieć, jak włos się układa. Też ten włos specjalnie nie został wymodelowany, tylko po prostu wysuszony, tak żeby pracować z nim naturalnie. Taki jak po prostu naturalnie jest. Tą długość też tutaj nie chcę zrobić za krótką, bo te włosy właśnie będą modelowane, ta objętość będzie tworzona, więc tutaj też muszę się na tym skupić, żeby też nie zrobić tutaj zbytnio formy takiego właśnie boba. Ta fryzura, widzieliście, ona jest taka lekka, zwiewna, więc gdy ja po prostu wymodeluję później te włosy, no to my dostajemy, to wszystko nam się uniesie, więc to też nie chodzi o to, żeby właśnie tutaj zrobić tą formę takiego po prostu boba. No i znowu to samo, sprawdzić siebie. Czy mamy symetrycznie? Okej, fajnie. I w tym momencie
Zrobię sobie jeszcze zmiękczenie tej części włosów. Myślę, że łatwiej mi będzie, jak po prostu przejdę sobie. Ty przejdź sobie z drugiej strony. Pochyl, proszę cię, głowę do przodu. Ja sobie właśnie stanę w ten sposób. Będzie mi dużo, dużo łatwiej, dużo prościej nadać lekkości tym włosom. Od minimalnego kąta tak będę wyczesywał je, aż do kąta 90 stopni do płaszczyzny korony, tak jak strzygłem na mokrych włosach. Widać, że im wyżej właśnie tutaj mam więcej włosów, bo tutaj właśnie one były strzyżone właśnie w tej linii. Mogę nawet delikatnie przejść na drugą stronę, przerzucić te włosy jeszcze wyżej. Nie muszę się sztywno trzymać tutaj kąta. Także tutaj generalnie nie ma potrzeby trzymania się kąta. Tu już głowę możemy sobie też ustawić tak, żeby było wygodnie. I tak, żeby właśnie nadać tej lekkości. Jak wiecie, personalizacja jest tutaj też mega istotna. Ok, przejdę sobie z drugiej strony. Ty myślę, przejdę sobie na tamtą. Widzicie, właśnie dlatego w którymś filmie zrobiłem tak, że po prostu zdjąłem pelerynkę. To było chyba przy takim bobie, oliwka to była. Zdjąłem pelerynkę, po prostu mi przeszkadza. Gdy robię właśnie takie filmy instruktażowe, to dosyć mi tutaj to przeszkadza. Przydałyby się jakieś lepsze pelerynki, fajniejsze. Macie jakieś, może macie jakiś dostęp do ciekawych pelerynek fryzjerskich? Wpiszcie w komentarzach, albo generalnie ktoś, kto produkuje peleryny, chciałbym po prostu taką pelerynę pod siebie, żeby mi ktoś po prostu zrobił tak, jakbym, taką po prostu, jakbym chciał. Nie wiem, czy też was to denerwuje, czy nie, ale mnie czasami tak. Ok. I mamy generalnie tą lekkość tutaj zastosowałem. No widać, jak ta objętość fajnie się układa, fajnie się stosuje. Mamy zakończoną sekcję pierwszą, którą zrobiliśmy. Teraz przejdziemy sobie do sekcji lewego oraz prawego boku. A ja sobie od razu zdejmę właśnie klipsy. Odrobinę wyschły mi włosy, więc sobie je zmoczę. A tutaj fajnie zwróć uwagę na to, co się dzieje. Popatrzcie. Generalnie ta separacja właśnie, sekcja była wybrana właśnie ukośnie do przodu, przez to, że tu jest ta strefa właśnie zero. I popatrz, co się dzieje, że gdy te włosy po prostu wracają tutaj, one nam po prostu, widzisz, wypełniają tą lukę. Ja teraz sobie generalnie mogę sobie fajnie stworzyć właśnie dalszy ciąg linii i one nam tu idealnie po prostu wypełniają tą lukę. Gdybym miał wybrane włosy w ten sposób, no to musiałbym bardziej, wcześniej gdybym miał wybrane, no to musiałbym bardzo uważać na to, żeby po prostu tych włosów nie ściąć za krótko. A tak to teraz je tylko po prostu wypuszczam i mam. Zobacz sobie, z drugiej strony będzie dokładnie to samo. Mamy tutaj tą strefę zero, wyczesuję sobie włosy. Włosy po prostu nam opadają idealnie właśnie w miejscu, w którym chcę. Odrobinę je sobie zmoczę, żeby mi się te przedziałki nie odkształciły. Ok, z drugiej strony. Ok. Możemy zacząć od tej strony. Także tutaj teraz co? Tworzymy generalnie formę. Jakie mamy wyjścia? Możemy iść za przedziałkiem i ostrzyć na przykład na okrągło, aczkolwiek my robimy 1:1 ze zdjęcia, ale generalnie moglibyśmy zaokrąglić. Możemy iść na przykład z wydłużeniem, tak żeby ten przód był jeszcze dłuższy. Możemy go zrobić też na prosto, co finalnie i tak minimalnie nam wydłuży ten przód.
Także tutaj generalnie bardzo ważne jest to, jaką chcemy tak naprawdę mieć długość tych włosów. Bo tak jak mówię, gdybyśmy tak wydłużyli, no to będziemy mieć bardziej takie te dłuższe włosy z przodu. Ja bym chciał tak, żeby one obrobinę były dłuższe z przodu, ale nie bardzo, bo tu i tak zwróćcie uwagę, że tu po prostu mamy mało włosów. Tutaj tych włosów tak naprawdę nie mamy. Także ta forma, która jest tutaj tych włosów, której jest ich znacznie więcej, to ona będzie nam tworzyć po prostu ten ciężar, który tutaj powinien delikatny być. Bo gdzieś tam ta długość jest po prostu zaznaczona. Także w tym momencie wyczeszę sobie włosy. Jestem naprzeciwko płaszczyzny prawego boku i względem tej płaszczyzny będę sobie strzygł. Będę miał kąt 0 stopni i będę pracował równolegle do przedziałka, ale do płaszczyzny. I delikatnie pointem. Zaczynam odtąd, bo i tak widzę, dokąd będę dojeżdżał. Ja tutaj w tym momencie i tak pracuję właśnie równolegle do płaszczyzny, tak żeby tworzyć właśnie prostą linię. Tak jak mam teraz. A ten element widać, że idzie inaczej. I w tym momencie, gdy ja się przesunę, to połączę sobie po prostu te dwa elementy. Całkowicie można powiedzieć z wolnej ręki. Dzięki temu ta fryzura właśnie będzie miała tą lekkość. No i zwróć uwagę, że idzie delikatne to wydłużenie, a następnie po prostu prosta linia. Gdy te włosy nam spadną do przodu, to właśnie tą linię będą nam tworzyć. Tak jak na zdjęciu. Ok, przelećmy na drugą stronę. I zrobimy dokładnie to samo. Zwróć uwagę, że znowu właśnie połączę sobie z wolnej ręki te dwa elementy. Ok, a więc teraz tak, po zakończeniu właśnie sekcji lewego oraz prawego boku, w tym momencie mogę sobie albo wysuszyć te włosy i dokończyć po prostu cięcie, albo mogę od razu przejść sobie do sekcji grzywki. Ja generalnie przejdę sobie od razu do sekcji grzywki, także schowam sobie sekcję lewego boku oraz sekcję prawego boku i przejdę do grzywki. Grzywkę generalnie co? Robimy generalnie grzywkę otwartą. Może też nie do końca. Ona jest minimalnie zamknięta, ale i tak otwarta. Coś pomiędzy. Generalnie będziemy chcieli uzyskać, żeby była ta forma trochę jakby grzywki prostej, ale zarazem właśnie uciekającej do tyłu, ale nie zupełnie otwartej. Także myślę, że tak to najlepiej wytłumaczyłem. Więcej w ogóle też na temat grzywek jest we wcześniejszych materiałach. Tam jest kilka filmów na temat właśnie grzywki. Także jeżeli ich nie widzieliście, to zachęcam Was do tego, żebyście po prostu przejrzeli filmy i odnajdziecie po prostu więcej na temat grzywki. A tutaj właśnie przejdziemy do tego, co właśnie powiedziałem. Czyli rozpuszczę sobie sekcję grzywki. Żeby mi boki nie przeszkadzały, to je też podepnę. I mamy generalnie sekcję grzywki. Chcemy, żeby tam część włosów właśnie, można powiedzieć takiej prostej, opadała nam lekko tutaj na twarz, nad oczy, tak żeby ona tworzyła po prostu tą linię. Że ta grzywka jest tutaj. Okej. Pewnie, czy dobrze sobie wybrałem. Fajnie, żeby tutaj sobie dosyć zwrócić uwagę na to, żeby wybrać sobie
w miarę równą tą grubość. Będzie nasza pierwsza sekcja. Tu generalnie robię dokładnie taki sam, można powiedzieć, jak właśnie przy grzywce, która jest uciekająca do tyłu, prosta, a zarazem uciekająca, bo to jest dokładnie, można powiedzieć, ta sama forma. I teraz sobie ją po prostu wysuszę. Mam fajną właśnie taką właśnie długość, nie długość, tylko gęstość, taką jak chciałbym. To mi się właśnie podoba. Ta część właśnie będzie nam tutaj zaznaczać się na... To będzie jakby taka prosta grzywka z tej części włosów. Ja sobie wziąłem tutaj degażówki, ponieważ chcę, żeby ona była bardzo lekka i degażówkami ją tutaj po prostu sobie zaznaczę. Jednocześnie i ścinam, i jednocześnie właśnie od razu też sobie zmiękczam tą formę. Też robię odrobinę dłuższą tą grzywkę. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie ja tylko i wyłącznie wysuszyłem te włosy. Tak? Zwróćcie uwagę, że ja tylko je wysuszyłem, a chodzi też o to, że też będą one unoszone, też będzie tutaj tworzona objętość, więc one nam się podniosą do góry. Właśnie tak. Widać, że one nam pójdą jeszcze, uniosą się właśnie do góry. I to samo z drugiej strony. Okej. Widać, że ta forma właśnie fajnie nam się zaczyna układać. W ogóle świetne. Takie grzywki to po prostu tak dodają uroku. Tu już widać po prostu, że po prostu mega fajnie łagodzi rysy. Jest to świetna forma. Wybiorę sobie kolejną separację. Przedzielę na pół. I też tą część włosów sobie wysuszę. Dlaczego ja powiedziałem, że ta grzywka też nie będzie całkowicie otwarta? Ponieważ właśnie teraz będzie to widoczne, że będę pracował właśnie 90 stopni do płaszczyzny między punktem czołowym a wierzchołka w tym miejscu, tak? Tak jak jest naprzeciwko, mamy punkt korony.
nie będę jej całkowicie otwierał. Ona będzie otwarta, ale będzie otwarta, można powiedzieć, w połowie. To nam da też taką jakby opcję, że ona jest odrobinę cięższa, ale zarazem też mimo wszystko lekka, żeby nam uciekała. Także wybieram sobie długość taką, jakbym chciał na środku. Chcę, żeby ona była do linii nosa. Mogę ewentualnie zaznaczyć sobie w tym miejscu pasmo, tak żeby mi było łatwiej, bądź od razu sobie zastosować u góry. Także zróbmy może tą wersję łatwiejszą. Zaznaczę sobie długość na środku przy nosie, jaką chcę, żeby ona miała. I następnie przeniosę ją właśnie do kąta 90, do płaszczyzny właśnie między punktem czołowym a wierzchołkiem. Tak? I delikatnie ją tylko otworzę. Ona właśnie będzie otwarta bardzo delikatnie. Co właśnie spowoduje, że będzie tak jak na zdjęciu. Tak? Przeniosę sobie sekcję z lewego boku do środka i tu już mogę od razu, pasmo pamięci jest widoczne, mogę już od razu zastosować cięcie z kątem. Nie muszę już zaznaczać tej długości, bo te włosy i tak zaczną mi tutaj właśnie uciekać i adekwatnie to samo właśnie z drugiej strony. Tak, pasmo pamięci jest widoczne i dokładnie to samo. Okej. No i widać właśnie, jak zaczyna nam się tworzyć. Ta grzywka nie jest właśnie taka całkowicie lekka. I to mi się też właśnie nie podoba, bo ona jest tam dosyć mocno zaznaczona. I weźmiemy sobie, weźmiemy sobie ostatnią separację z grzywki i też ją wysuszę. Przejdź może na drugą stronę. OK, mamy ostatnią separację z sekcji właśnie grzywki i zrobimy sobie dokładnie to samo. Ja akurat sobie przeszedłem teraz na drugą stronę. Tu już mogę, bo i tak właśnie mam pasmo pamięci. Kontynuuję tą linię, kąt utrzymuję dokładnie ten sam. Grzywka się otworzy, ale też tak właśnie nie do końca. Tak, jest troszeczkę jakby bardziej wystopniowana niż wycieniowana. No, ale się tworzy ten świetny ciężar. Coraz bardziej mi się to podoba. I tak samo do środka, do pasma stacjonarnego dociągnę sobie włosy. I tak samo właśnie z drugiej strony. Tutaj też dopiero mogę powiedzieć, że po modelowaniu, po wymodelowaniu, po stworzeniu tej objętości dopiero przejdę jakby do wykończenia tej grzywki, tak żeby była taka dokładnie jak chcę, ale już bardzo mi się podoba, już jest generalnie to, co chciałem, tylko dopiero wymodeluję, ponieważ ta fryzura i tak będzie właśnie noszona z tą większą objętością. W ogóle świetne jest to, że już mamy tyle darmowych materiałów. To jest po prostu mega. Cieszę się po prostu, że chcecie je oglądać i ich coraz więcej po prostu przybywa. Ale też mi się teraz przypomniało, że część Was pyta mnie, jaka jest różnica między szkoleniami płatnymi a tymi szkoleniami darmowymi. Czemu tak po prostu jest, że jest taki podział po prostu.
No i generalnie najprościej, jak mogę to wytłumaczyć, to zauważcie, że w tych darmowych filmach ja daję wam ogromną dawkę wiedzy, po prostu za darmo, i ta dawka wiedzy tyczy się danego, po prostu danej fryzury. Wy jesteście w stanie 1 do 1 powtórzyć po prostu to, co ja robię. To jest trochę jak z przepisem właśnie kucharskim. Dostajecie taki przepis i jesteście w stanie 1 do 1 zrobić sobie, nie wiem, naleśniki, tak? A tutaj, i tak wygląda generalnie w tych właśnie darmowych materiałach. A ja generalnie w tych płatnych szkoleniach, to tam generalnie przekazuję wam sposób na kreowanie samemu tego rodzaju fryzur. Tak, że wy się uczycie tworzyć dużo, jakby macie większe możliwości. Sami jesteście w stanie tworzyć nowe fryzury, kreować jakiekolwiek chcecie. Jesteście w stanie oglądać po prostu zdjęcia, inne filmy i jesteście w stanie to po prostu powtórzyć, bo zdecydowanie lepiej to rozumiecie. Tam znowuż jest generalnie przepis na tworzenie po prostu nieograniczonej ilości fryzur. Jakby tym się to najmocniej, mogę powiedzieć, różni. Myślę, że możecie to już zobaczyć poprzez właśnie recenzje, jakie mamy, komentarze, które są też pod filmami. Coraz więcej ludzi jakby się do tego też przekonuje. Ta forma wideo, tych szkoleń wideo jest mega ciekawa i mega fajna. Dobra, ale to już nie o tym. Wracam po prostu do strzyżenia. Przejdę sobie teraz właśnie do wysuszenia pozostałych sekcji. Sekcja właśnie, która nam została ostatnia, ona też zostanie wysuszona z racji tego, że ją będziemy po prostu sobie strzyc na suchych włosach, ponieważ będziemy chcieli, żeby ona nam się dostosowała do naszej formy, którą już tutaj stworzyłem. Także przejdę do wysuszenia włosów. Fajnie, i mamy wysuszone włosy po prostu, tak jak naturalnie po prostu zwyczajnie opadają. Tu widać już generalnie teraz, co się nam stworzyło. Te dłuższe włosy widać, jak przenikają pod spodem te krótsze włosy i widać generalnie, jak tutaj te linie były pod spodem są zaznaczone. I generalnie w tym momencie będziemy już po prostu pracować całkowicie wizualnie nad całą formą, tak żebyśmy osiągnęli to, co chcemy. Specjalnie właśnie ta ostatnia sekcja jest zostawiona właśnie, żeby ją ostrzyc na suchych włosach. Także zacznijmy sobie właśnie od przeczesania sobie włosów, można powiedzieć, z samej korony, tak jak teraz to widać. I widzę, że tylko można skorygowania. No gdyby były dłuższe włosy, no to generalnie można tutaj sobie zastosować daną długość, którą się chce mieć w tej części włosów. Tam widać generalnie, że te włosy są delikatnie właśnie wycieniowane od przodu. Finalnie, więc w tym momencie właśnie to robię, że one minimalnie właśnie będą wycieniowane, a pod spodem będzie się nam tworzyć linia. Tak samo właśnie z tej strony przeczeszę sobie te włosy właśnie do przodu, sobie trzymaj głowę prosto. Ważne, żeby tutaj modelka właśnie głowę miała prosto. Ok. I widać właśnie, jak one nam się tam tutaj właśnie w tej części wycieniowały. I w tym momencie przejdę sobie do wybrania właśnie separacji z tyłu, gdzie wyczeszę sobie włosy 90 do płaszczyzny właśnie korony i nadam tutaj lekkości tym włosom. Pasmo pamięci właśnie mam z przodu, z tych włosów, które zostały przeczesane do przodu. Żeby one tutaj właśnie miały sporo lekkości, tak żeby przy modelowaniu tworzyły sobie objętość. Tak, następnie przeczeszę sobie resztę włosów i doczeszę je do właśnie stacjonarnego pasma pamięci. Widać tutaj
Włosy, które zostały ostrzyżone. Przez to, że je właśnie dociągnę do stacjonarnego pasma, to znowu w tamtą stronę, w stronę twarzy, w stronę podłogi, one nam się zaczynają wydłużać. Także to też jest istotne. I teraz wszystkie włosy sobie po prostu zabiorę właśnie do środka, do stacjonarnego pasma i zrobię dokładnie to samo. Tu już widać, że tylko o pojedyncze włosy. Mogę jeszcze ewentualnie zrobić głębokie wcięcie, tak żeby nadać jeszcze większej lekkości. OK, i to samo z drugiej strony. Pasmo pamięci. I wszystkie włosy. Tutaj generalnie trzeba zaznaczyć to, że włosy spod spodu nie są połączone w ogóle z włosami, które są z góry. To jest w ogóle nie jest połączone i to w tym momencie nie ma zostać połączone. Jedynie tylko ta część włosów właśnie, która jest w tym momencie, one ją dotniemy do długości naszego jakby pod spodem pasma pamięci. One mają stworzyć nam długość, która mieliśmy na samym początku. Pochyl sobie proszę cię głowę do przodu i możemy w palcach, możemy całkowicie właśnie z wolnej ręki najpierw minimalnie dłuższą formę. Chcę, żeby to była właśnie lekkość. Widać pod spodem pasmo pamięci, więc wystarczy przeczesywać włosy i do nich się dostosować. I to samo z drugiej strony. Pokażę go do góry. OK. Na ten moment tyle, jeżeli chodzi właśnie o strzyżenie, można powiedzieć i techniczne, i też spersonalizowanie. W tym momencie będę przemyję sobie jeszcze raz głowę, wymodeluję je, dodam jej objętości tak, żeby wyglądały po prostu finalnie i ewentualnie wtedy jeszcze skupię się na grzywce, jeżeli będą jakieś elementy do podcięcia. Także przechodzę do mycia i do modelowania. Popatrzcie, jaką mamy po prostu objętość, jak to się wszystko fajnie, jak to fajnie wygląda po wymodelowaniu, gdzie mamy po prostu teraz tą lekkość całej tej formy. Zaraz pokażę, które elementy są do lekkiej korekty, ale można zobaczyć po prostu, jak to wygląda po wymodelowaniu już teraz włosów. Widać właśnie pod spodem, ta część włosów świetnie po prostu pracuje, dodaje właśnie tej objętości i lekkości tej fryzury. W fryzurze można zaznaczyć właśnie z profilu, gdzie po prostu mamy tutaj tą
tą właśnie lekkość. I generalnie, jeżeli przejdziemy sobie do przodów, to tutaj widać, że wszystko mamy dosyć fajnie, tak jak być powinno. Jest kilka elementów, które są trochę za ciężkie. Są te elementy właśnie, które są tutaj, w tym miejscu. I widać, że też w użytkowaniu na co dzień będzie przeszkadzać też delikatnie grzywka, bo gdzieniegdzie te pasma są dłuższe. I teraz trzeba się po prostu pozbyć tych elementów, które tutaj mamy właśnie wystające i dodać lekkości odrobinę tej części. Też ta grzywka jest taka uciekająca, ale przez to, że nie jest zupełnie otwarta, to też dodaje właśnie trochę tej ciężkości, która jest właśnie świetna. Więc do tej fryzury akurat idealnie to pasuje. Gdyby była zbyt lekka, to dałaby za dużo właśnie lekkości tutaj. Także w tym momencie wyczeszę sobie włosy po prostu na razie tak na twarz, tą sekcję grzywki, bez tych cięższych boków i pozbędę się tych pojedynczych, dłuższych włosów, które mogą tutaj w użytkowaniu przeszkadzać. OK. Przejdę od razu do tej części włosów właśnie, która jest tutaj odrobinę za ciężka. Przerzucę je sobie w ten sposób, stanę przed twarzą i dodam odrobinę lekkości na długości. Też nie za dużo, ale żeby właśnie lepiej się komponowały z całą resztą włosów, która jest tutaj właśnie. Dokładnie tak. I to samo z drugiej strony. Tu widać, że z prawej strony jest odrobinę mniej włosów. Nie odstaje to od całej fryzury jak z lewej strony. Okej. Okay. Tak, dokładnie. To jest to. Jeszcze odrobinę widzę. Można już nawet totalnie z wolnej ręki i pracą z lustrem właśnie dostosować sobie fryzurę. No ale widać, jak to fajnie zaczęło teraz pracować. Jest zaznaczona linia, którą mamy tu na dole, jest cięższa. Włosy są wycieniowane, wystopniowane, tworząc właśnie tą objętość. I widać, gdy tu właśnie mamy krótsze te włosy, a linia jest właśnie zaznaczona. Więc cała reszta jest jak najbardziej ok. Nie ma sensu mocniej jej personalizować. Widać po prostu, gdzie, w jaki sposób fajnie tworzy się po prostu ta lekkość. Myślę, że mogę do stylizacji użyć ewentualnie lakieru. Zobaczycie po prostu jeszcze, jak lakierem się pobawimy, żeby stworzyć po prostu większą objętość i lekkość. Odrobinę głowę do przodu, tak, żeby lekki lakier właśnie pojawił się, można powiedzieć, wszędzie i następnie przeczesać te włosy właśnie do tyłu. I mamy właśnie bardzo ciekawą formę. Fryzury właśnie ze zdjęcia. Także zobacz dookoła.
No i mamy finał generalnie fryzury ze zdjęcia. Klientka, modelka jest zadowolona, jest właśnie to co chcieliśmy. Także możecie sami po prostu zobaczyć ze zdjęciem, jak to właśnie wygląda. Co mogę dodać? Dzięki za dzisiejszy film, dzięki za to, że jesteście. Czekam na lajki i komentarze. W ogóle cieszę się, że się otworzyliście i po prostu nawet recenzje zaczęły wpadać. Mega. Czekam na więcej. Dzięki.